Już? Nie wiem, nie widzę się. Okej, okay. Może chyba w miarę być. Cześć kochani, witamy was na warsztacie bardzo mocno na roboczo, ale chcieliśmy wam pokazać mebelek, który Agata wyszukuje dla siebie. I ci z was, ale mało ich jest, którzy znają Agatę, wiedzą, że Agata lubi robić wszystko szybko, ponieważ ona się bardzo szybko męczy i nudzi nowymi projektami. Więc trzeba było dostosować mebelek, a raczej technikę jego odnowienia do jej predyspozycji. No i znaleźliśmy taki mebelek. Mamy już opracowany system jego wykończenia i ja wam go pokażę. Bach, to jest taki oto malutki regalik, ale słuchajcie, on jest w bardzo dobrym stanie. Jest to regał obłożony naturalnym fornirem jesionowym. Ogólnie jest on w bardzo dobrym stanie. Nie mówię o samym fornirze, ale też o lakierze. Dlatego nada się dla mojej siostry. Nie będziemy tutaj nic szlifować, może zmatowimy w jednym czy tam dwóch miejscach, a reszta to będzie takie odświeżenie powierzchni, nadanie temu mebelkowi takiego współczesnego sznytu. No, więc zaczynamy. Weź ludzi straszysz. Użyjemy farby kredowej Ambient Chalky Color z renesansu w kolorze Paris numer 6 i użyjemy również patyny na rozcieńczalniku. To jest górna część szafki. Te miejsca świadczą o tym, że tutaj nie ma lakieru, to jest gołe drewno. Natomiast my tą powierzchnię tylko odtłuścimy i nałożymy farbę, którą Agata już szykuje. Aga, nie kładź jej jeszcze. Trzeba wziąć szmatkę i całą tą powierzchnię odtłuścić. No, więc zrobimy to teraz. Dam ci rozcieńczalnik i działamy. Dobra, Agata tutaj sobie odtłuszcza powierzchnię. Dałam jej taki rozcieńczalnik D1015. On jest do farb, lakierów, ogólnie do chemii poliuretanowej. To jest wolno parujący. Jest jeszcze D1010 i to jest taki standardowy. Tego używamy w momencie, gdy na dworzu jest ciepło i farba nam za szybko właśnie wysycha. Natomiast to jest produkt, którego czuć. Jest bardzo wonny, więc raczej nie róbcie tego w domu, ponieważ on się tam później unosi w pomieszczeniu. My jesteśmy na pracowni, więc możemy na to pozwolić. Takim krokiem często pomijanym, ale dość istotnym przy wykończaniu powierzchni lakierami, farbami czy czymkolwiek, co jest nakładane za pomocą właśnie takiego wałka. Wałki mają na sobie takie odpady poprodukcyjne, czyli takie luźne elementy tego futerka. I jeśli ich nie ściągniemy przed malowaniem, one się prędzej czy później przykleją, zejdą za pomocą po prostu farby, się przykleją nam do mebelka. Więc zawsze warto je ściągnąć właśnie w ten sposób. Zrobię to gutek. I co, schodzą ci? Schodzą. Pokaż. O, sami widzicie, właśnie to jest mowa o tych takich sywkach. Okej, można malować. No dobra, trzeba Agacie pomóc przy tych drzwiczkach. Słuchajcie, drzwiczki są pokryte lakierem nitro, są to drzwiczki wykonane z płyty stolarskiej, czyli klejonka sosnowa obłogowana naturalnym fornirem. I z wierzchu mamy fornir dębowy, od środka jest fornir jesionowy. I okej, ja bym chciała pokazać taki myk. Chciałabym użyć tej patyny, to jest patyna marki IKA, taka włoska chemia. Tu mam patynę w kolorze takiego ciepłego brązu. Czym jest patyna? Patyna jest takim środkiem, który udaje... No właśnie, jak to powiedzieć, który udaje starzenie się materiału. Mamy różnego rodzaju patyny, inaczej patyna wygląda na kamieniu, inaczej patyna wygląda na miedzi. W przypadku miedzi to jest taki, wiecie, zielonkawy osad. Na drewnie natomiast wygląda to jak... Znaczy wygląda to naturalnie, to jest po prostu takie uwidocznienie naturalnej struktury drewna, ponieważ, wiecie, kurz się osadza na powierzchni mebelków, my go ścieramy, natomiast zawsze ten kurz wejdzie w nierówności właśnie drewna, struktury, jeśli nie jest ona zalana lakierem.
zostając w środku i podkreślając z czasem ten naturalny rysunek. Dobrze mówię, Przemek? Zrozumiale? Mam nadzieję, że mówię to Wam, zrozumiale Wam tłumaczę. Mamy różne rodzaje patyn do drewna, białe, czarne, przeróżne są kolory. Natomiast patyna jest takim środkiem, który nakłada się na lakier. Nie używamy go na powierzchnię niezabezpieczoną, ponieważ ona tą powierzchnię zabarwi na zasadzie bejcy, ale nie rozleje się tak ładnie jak bejca. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby ta patyna była kompatybilna z lakierem, którego chcecie używać. Jak Wam mówiłam, mam tutaj patynę na acetonie, to jest patyna do lakierów poliuretanowych, natomiast tu jest lakier nitro, więc siłą rzeczy ona mi zabarwi ten lakier, więc to nie będzie taki efekt docelowy, który chciałabym uzyskać. Natomiast nie mam takiej patyny do lakierów nitro, a chciałabym Agacie uwidocznić tą strukturkę, ten rysunek drewna, więc użyję tej, którą mam, natomiast zrobię to w pewien określony sposób. Będę polegała to już na moim doświadczeniu i na wprawnej ręce. Natomiast Wam pokażę, czym się kończy właśnie używanie chemii, która jest do siebie niekompatybilna. Natomiast tutaj to są już drzwiczki, które są rozpolakierowane w patynie, a to są jeszcze drzwiczki przed jakąkolwiek moją pracą i ingerencją, więc dążę do takiego efektu. Jak widzicie, kolor, znaczy różnica jest subtelna, natomiast tutaj moim zdaniem efekt jest o wiele, wiele fajniejszy. Już Wam pokazuję co i jak. Patynę zawsze należy wstrząsnąć przed użyciem, ponieważ osad lubi się osadzać właśnie na dnie. I teraz tak, tu jest półeczka, która jest również pokryta fornirem, na tym jest lakier nitro. Nic nie jest z nią robione. Ja Wam pokażę, co zrobić z nią właśnie patyna na acetonie. Widzicie? Znaczy aparat to widzi. Jeśli byłaby to chemia kompatybilna, ona by się bardzo ładnie rozlała równomiernie tutaj po tej całej powierzchni. No, natomiast tak wychodzą właśnie takie oto kwiatki, a powinno być to ładnie rozlane równomiernie. W akcji. Mamy papier 240 na rzepa z otworami, ale on już jest był używany, ale do zmatowienia będzie ok. I teraz tak. Otwory są po to, by odsysać pył i urobek, który się wydostaje przy momencie zjeżdżania materiału. I teraz tak, to są te drzwiczki, które są jeszcze nieobrobione. Ja je w tym momencie zmatuję, nie będę stać lakieru, tylko je zmatuję z brudu, ponieważ jest to taki dziwny brud i jakieś takie przyklejane różne rzeczy. Chyba jeszcze jakiś mazak czy marker po poprzednim użytkowniku. Więc ja to wszystko teraz zmatuję, a potem nałożę już tą patynę. I tyle w temacie. Materiał jest zmatowiony, jest odpylony i teraz cały pic polega na tym, żeby nakładać patynę pewną ręką wzdłuż usłojenia. Nie robić tego w poprzek, tylko wzdłuż usłojenia.
A kółka więc... można robić? Słucham? A kółka można kółek robić? Nie można robić. Tym bardziej, że tu mamy, pamiętajcie, tą chemię, która się nie do końca dogaduje z sobą. Jeśli zrobię kółka, to będzie taki efekt jak na tamtej próbce, którą wam pokazywałam. Jeśli byście się zastanawiali, czemu się bejcuje wzdłuż usłojenia, czemu nakłada się lak wzdłuż usłojenia, albo czemu właściwie patynuje wzdłuż usłojenia, to patyna jest bardzo dobrym przykładem na to, by pokazać, czemu tak się dzieje. Ponieważ słoje są pionowe, to jest ich naturalna linia. Kształt? Układ. Właśnie, przełku. To jest ich naturalny układ. Jeśli ja bym ciągnęła patynę poziomo, to byłoby to bardzo widoczne, te wszystkie łączenia, cały mój ruch ręką. Natomiast teraz, gdy one są właśnie w pionie, czyli wzdłuż tego usłojenia, w momencie, gdy ja to zeszlifuję, bo muszę patynę zeszlifować, moje poruszenia ręką będą niewidoczne. Gdyby to było robione w prostopadle... Poprzek. To rzeczywiście byłoby to bardzo widoczne, już nie mówiąc o kółkach. Kółka to w ogóle jest zły pomysł. Bardzo zły. Okej. Okay. Drzwiczki przeschły, tu mam papier 180. Jak widzicie, zaczęłam już to wszystko zeszlifowywać i samo zrobię tutaj. Takie niedociągnięcia, to jest kwestia tego, że drzwiczki są trochę wypaczone, ta klejonka się wypaczyła i to mi po prostu nie dochodziła stopa szlifierki, więc muszę zrobić to po prostu ręcznie, wyrównać ten kolor. Tak samo przy zawiasie. Wystarczy to przejechać papierkiem ściernym. Ale jak widzicie, tutaj już ta patyna weszła mi w porki, dodatkowo delikatnie barwiąc ten lakier nitro na taki brązik. To wszystko teraz wyjdzie, gdy ja położę na to lakier wodny. Lakier wodny mogę kłaść na lakier nitro, ponieważ jest lakierem lżejszym i łagodniejszym, nie wejdzie w nim reakcję. Czemu ja patynę zabezpieczyłam lakierem? Ponieważ patyna nie jest warstwą zabezpieczającą. Jakbyście tą patynę szlifowali, to byście zauważyli, że to jest coś w formie takiego piasku, bardzo takiego miałkiego piasku. I to wchodzi właśnie w te pory, robiąc ten taki pseudo brudek. Więc trzeba to zabezpieczyć. A że ja tutaj miałam zmotywiony ten lakier nitro, więc ten lakier akrylowy bardzo fajnie się nadał, nie podrażnił powierzchni, nie ściął się nigdzie, więc jest ok. Nogi są już zdemontowane, leżą sobie w tym oto miejscu, są mocno zanieczyszczone jakimś takim czerwonym czymś, to chyba jest jakaś farba albo inna bardziej nieokreślona maziaja. Ja ją teraz usunę, usunę ją cykliną albo skrobakiem, nie wiem co znajdę ostrego, nie wiem co Przemek naostrzył. Okej, chyba jednak będę musiała sięgnąć po cyklinkę. Mamy tutaj takie cyklinki zrobione przez Przemka z starych ostrzy, z grubościówki i one się bardzo fajnie do tego też nadają. Więc ja to teraz wyczyszczę, po czym właśnie też potraktuję tym... Powiedzcie mi, czego ja używałam? O, uciekło mi słówko. I potraktuję je patyną. Tak, tak będzie. Thank you.
Przed momentem skończyłam lakierować nogi. Ja mam za moment nogi pokażę, ale już teraz wam powiem, że to jest tak. Przyszła patyna, napatny przed lakier akrylowy, taki wodno-rozcieńczalny. I to by było na tyle. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o lakier. Użyłam lakieru takiego wodno-rozcieńczalnego i moim zdaniem takie lakiery są najlepsze, jeśli chodzi o osoby, które dopiero zaczynają przygodę z odnawianiem mebli, ponieważ ich aplikacja jest bardzo prosta, są bezwonne, ciężko cokolwiek zepsuć, ponieważ ta powierzchnia jest po prostu neutralna, mało kiedy występują jakiekolwiek kwiatki, czy po użycie taki lakier na nitro, czy no, na cokolwiek innego, to mało prawdopodobne, że coś się w ogóle stanie. Ja użyłam takiego lakieru Lux Decor. Kurczę, czemu aparat was... Znaczy, czekajcie, czemu aparat nie widzisz? Pokaż wszystkim. O, pokazuję. To jest taki lakier właśnie wodny marki Lux Decor. To jest również polska marka. Lakier do parkietu. Czemu do parkietu? Dlatego, że bądź co bądź, Agata chyba myje podłogę u siebie w pokoju, więc wolałabym, żeby to było coś takiego, wiecie, mocniejszego. Natomiast co wam mogę powiedzieć o tym lakierze? On jest naprawdę fajny, łatwo się go aplikuje. To jest lakier w ogóle w satynie. Używam kilka produktów tej marki, są one naprawdę bardzo fajne, są tanie, wiem, że można je dostać w Brico Marché, nie wiem jak z Castoramą, w Castoramie ich żebym nie widziała. Pokażę wam teraz jak wyszły nogi, sami zobaczycie, chociaż jeszcze jest ta powłoka mokra. W końcu udało mi się do niej podjechać, żeby pokazać wam jak wygląda mebelek, który odnawiałyśmy. Jest on już użytkowany przez okres około 2 tygodni, więc tak w pełni jest już zagospodarowany. Ja wiem, on może nie pasować do tego mebelka, tej takiej pseudobieliźniarki, jak i tej witrynki, ponieważ te dwa mebelki będą stąd znikną. Pojawi się jeszcze coś w tym stylu i od tego zestawu. Na tyle, na ile będę miała odejścia, wam pokażę, jak on wygląda właśnie w całej okazałości. Dajcie mi znać na dole w komentarzach, czy się wam podoba, czy jesteście za tym, żeby w ten sposób ratować takie stare mebelki, żeby one gdzieś tam nie walały się po śmietnikach czy po strychach i w ten sposób po prostu nie butwiały. Ja wiem, ktoś może napisać, ja to wolę drewno i malowanie mebli farbą kryjącą jest złem. Okej, rozumiem, przyjmuję na klatę, natomiast ta powłoka, którą nałożyłyśmy na ten mebelek w żaden sposób go nie niszczy, ponieważ jest ona na starym lakierze, więc tak czy siak, jeśli w przyszłości chciałaby Aga po prostu ten mebelek sobie odnowić do drewna, nie ma najmniejszego problemu. Na tą chwilę to była taka szybka metamorfoza, wpisująca się również we współczesne takie trendy, jeśli chodzi o projektowanie mebli, ponieważ te formy mebli są jak najbardziej aktualne. Wystarczyło tylko zedrzeć stary lakier, by mebelek na nowo mógł żyć i cieszyć oko. Ok, więc dajcie na dole znać w komentarzach, czy wam się podoba. Kciuki w górę mile widziane, te w dół również, wtedy wiem, czy wam się coś podoba, czy też nie. I zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, jeśli z wami żegnam, a już pokazuję wam, jak ten mebelek wygląda w pełnej krasie. Narka!